Dobry kochani, dzisiaj przygotuję babkę pomarańczową, ale inną, bo z białym serem. Jest bardzo dobra, wilgotna babka. Alternatywa do różnych takich babek, które znamy. Ja ją robię już 3 lata. Troszkę ten przepis zmodyfikowałam po swojemu. I na dzień dzisiejszy robię ją w ten sposób. Biorę kostkę masła. I ten papier po maśle sobie tu zostawię, bo ja go wykorzystam do natłuszczenia jeszcze potem foremki. Do tego daję cukier, cukier drobny i cukier ze skórką z pomarańczy. To są te opakowania, które się trudno otwierają, ale już jest. Ładnie zapachniało. I teraz ubijam to na taką puszystą masę. Masło z cukrem już jest ubite na taką masę. Masło, ser i jajka muszą być w temperaturze pokojowej. Teraz dodaję do tej masy ser. To jest ser, kupiłam tutaj akurat gotowy ser mielony. Dodaję go w 2 porcjach. Oczywiście wszystkie składniki jak zwykle podam na filmie i w opisie filmu. Teraz dodaję drugą porcję sera. I tutaj mam skórkę zdartą z pomarańczy. Oczywiście bardzo uważamy, żeby zetrzeć tylko tą wierzchnią pomarańczową warstwę. Ta biała pod spodem jest gorzka i popsuje nam smak ciasta. Ciasta, czy jak robimy kremy jakieś, tak samo musimy bardzo uważać. I teraz miksuję z drugą częścią sera. Teraz, kiedy masa już jest połączona z serem, dodajemy po jednym jajku. I cały czas miksujemy. Miksując z jajkami musimy bardzo uważać, żeby masa nam się nie zwarzyła. Właśnie dlatego ważne jest, żeby wszystkie te składniki były w temperaturze pokojowej, bo jeżeli będą miały różne temperatury, to tym bardziej nam się to zważy. Teraz masa już jest przygotowana. Dodajemy teraz mąkę z proszkiem do pieczenia i z sodą do pieczenia. Ja daję po łyżeczce sody i proszku. Taka dosyć pełna kupiata łyżeczka tej sody. I troszkę wymieszamy to razem. Teraz już mieszamy mąkę z masą,
ale już nie mikserem, tylko łyżką albo jakąś szpatułką. Dobrze, musimy tę masę wymieszać, żeby była ładna, jednolita. Ona jest gęsta, ta masa. No, ale taka ma być. Dobrze, z dna całą mąkę mieszamy w ciasto. Jest dobrze wymieszana. Teraz biorę foremkę, ja mam taką silikonową 24 cm i tak jak mówiłam już wcześniej, wykorzystam sobie ten papierek po maśle, który jest jeszcze tłusty i nim wystarczająco napuszczę sobie foremkę, nie potrzeba więcej masła używać. Teraz przekładam tą masę do foremki, żeby równo była rozłożona ze wszystkich stron, bo potem babka nam krzywo urośnie, będzie nierówna. O, piekarnik już mi się nagrzał. Łopatkę, która świetnie się sprawdza właśnie do wyciągania całego ciasta no, bardzo ładnie mi zbiera silikonowa, bardzo ładnie mi wszystko pozbiera zawsze ze ścianek na naczynia, w którym robię ciasto. Wszystko zbieramy i do foremki. I teraz równo rozprowadzamy. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakąś godzinę, ale jak zawsze powtarzam, do suchego patyka. Czasami to trwa nawet i 10 minut dłużej. Także godzinka, 180 stopni i sprawdzamy patykiem. Wkładam do piekarnika i spotkamy się, jak babka będzie już zimna. Babka jest upieczona, jest już wystygnięta, teraz ją poleję lukrem i ozdobię skórką pomarańczową. Teraz przygotuję lukier. Tutaj mam 3 łyżki cukru pudru. Dodam na razie taką, mam dosyć duże te łyżki, jedną łyżkę gorącej wody. Ale trzeba będzie na pewno dodać jeszcze troszkę. Jeszcze tak dodam pół łyżki teraz. Zawsze robię na oko, po kilka kropel wody czy cytryny, zależy jaki robię lukier. I mieszam bardzo dokładnie, bo jak jest za dużo wody, no to jest bez rzadki ten lukier potem. Oczywiście można dosypać cukru, ja wtedy zmięsnieję, no ale
Nie zawsze potem jest tyle ruchu potrzebne. Lukier jest lejący. Teraz poleję nim babeczkę. Tak, lukier polewam takim cienkim strumieniem i on sobie na boki spłynie. I teraz na taki jeszcze wilgotny lukier dodaję skórkę pomarańczową. Teraz należy zostawić taką babkę, żeby lukier zastygł, ale ja jeszcze ją pokroję i pokażę, jak ona wygląda w środku. Ona jest taka dosyć ciemna od tej skórki pomarańczowej, która jest dodana do środka. Tak wygląda babeczka pieczona. Jeżeli film się Państwu podoba, zapraszam do subskrybowania, do próbowania tych przepisów. Jeżeli jakieś pytania się Państwu nasuną, to chętnie odpowiem. I zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia!